Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę dość z ciekawym filmikiem, na który pomysł podrzuciła mi moja mama. I polega to między innymi na tym, że idziemy do różnych sieciówek, do różnych sklepów i przymierzamy rzeczy, które są wystawione na manekinach, czyli po prostu takie jakby stylizacje, które przygotował dla nas sklep, którymi moglibyśmy się zainspirować. Sprawdzimy, jak to na nas wygląda i ocenimy, czy byśmy coś takiego kupiły, gdzie byśmy coś takiego ubrały i tak dalej. A mówię w liczbie mnogiej z racji, że dzisiaj ze mną do sklepu jedzie Martyna. Ja się zaraz zbieram, mamy godzinę 13:30, dzisiaj jest piątek, 4 lutego. I zaraz będę jechać po Martynę, pojedziemy właśnie do sklepu, później idziemy jeszcze do kina i tak dalej, także dzisiaj taki fajny piątek, ja mam w ogóle ferie teraz, także super, także co? Ruszamy do sklepu. Nie wiem, który filmik wyjdzie pierwszy, bo nagrywam kilka naraz, ale ogólnie mam nowe włosy, także jestem teraz taką jasną blondynką. Powiem wam, że ciężko mi jest się strasznie do nich przyzwyczaić i czuję się no tak trochę dziwnie, jak nie ja. Ja takie włosy miałam gdzieś tak do 10 roku życia, takie jasne, później mi bardzo ściemniały. To, co mam w ogóle teraz na włosach, to jest sombra, więc tutaj te na górze, co są właśnie w tym miejscu, to są moje naturalne. No, także jest ciekawie, jest inaczej, podoba mi się. Nie o włosach jest ten odcinek, więc lecimy, jadę jeszcze po Martynę. Okej, moi drodzy, jestem już w samochodzie. Tak myślałam. Jestem gotowa, ubrałam się, ogarnęłam. I lecimy do... Moi drodzy, jesteśmy już w Magnolii i będziemy testować jedne z pierwszych outfitów, jakie zobaczymy. Jesteśmy z Martyną. Dokładnie tak. Tak się prezentują te outfity. Jeden i drugi. I który bierzemy? Ten pierwszy? Dobra. Dobrze, moi drodzy. A więc mamy pierwszą stylizację. I to była stylizacja taka zielona, coś w tym stylu. Mamy takie buty białe. One nie były niestety mojego rozmiaru, bo ja mam 38, bo 37 i 39, więc wzięłam te mniejsze. Do tego mamy takie zielone spodnie, które wyglądają całkiem nieźle. Kurtkę, taką też zieloną. I taką bluzką, również w takiej kolorystyce zielono-biało-różowej. I ogólnie na wieszaku wyglądało to naprawdę fajnie i wszystko tak do siebie bardzo fajnie fitowało. Więc myślę, że może ten outfit ma potencjał. Także teraz się przebierzemy i się wam pokażę, jak wyglądam. Dobrze. Tak się prezentuje ten outfit. Buty, jak mam być szczera, to mi się tak średnio podobają. Spodnie są trochę za górze, więc musiałam założyć pasek. Koszulka i kurtka fajnie wyglądają. Jakby góra mi się podoba, jest spoko, ale dół to moim zdaniem nie podoba mi się. A tobie? Tak samo. Tak samo? No, kurtka jest ładna. No, kurtka jest ładna i bluzka jest spoko, ale spodnie, no dół jest taki średni. No, także dajcie znać, co wy sądzicie o tym outficie. Mi, no tak jak mówię, góra jest super, ja bym do tego założyła jakiś inny dół. Martyna ma problemy z fokusem, tak? No strasznie, nie wiem co za... W ogóle jakie upalone! No, ale no, dół to jest moim zdaniem masakra. No pokażę się w dół. No kiepsko, kiepsko. Ale góra jest super i górę normalnie mogłabym kupić. Także to był Pull&Bear i teraz idziemy do kolejnego sklepu zobaczyć, co oni do nas przygotowali. Jesteśmy teraz w Wersce i kolejny outfit prezentuje się tak. Tutaj jest ich dość sporo, ale wybrałyśmy ten i mamy już rzeczy. Idziemy do przymierzalni. Najgorsze jest to, że my jesteśmy straszne pussy, bo nie lubimy nagrywać bardzo przy publiczności, także to bardzo szybko to robimy, zwłaszcza jak jest dużo ludzi. Wszyscy się mam wrażenie, że jak wyciągam telefon albo kamerę, to wszyscy się patrzą dookoła zawsze. Tutaj się prezentuje kolejny outfit. Jest zdecydowanie lepszy niż tamten. To na pewno muszę przyznać, o wiele bardzo mi się podoba. I naprawdę to już jest taki outfit, w którym ja bym mogła wyjść, bo dobrze się w tym czuję. Te spodnie są w sobie super i nawet zastanawiam się, czy sobie ich nie kupić, bo fajne są. Podoba mi się i fajne jest. I ogólnie ta góra ma wrażenie, że teraz pasuje do mojego nowego koloru włosów, nie? No trochę. I kolejny sklep to będzie Oliver's. Tak się prezentują outfity w Stradivariusie i chyba weźmiemy ten ze spódniczką, bo wydaje się być najciekawszy. Proszę
Proszę bardzo. Oj. No, wygląda, nie wygląda całkiem źle. Jedyne co, to spódnica jest za duża, bo była tylko S-ka i musiałam ją związać, nie widzicie tego, ale musiałam ją związać maseczką, bo jeszcze nie mieliśmy gumki w dodatku. Ale jeżeli spódnica byłaby dobrego rozmiaru i wzięłabym troszeczkę mniejszą tą bluzę, bo tutaj jest jeszcze taka bluzka na długi rękaw, bluza, coś w tym stylu, to by wyglądało to całkiem spoko, bo kolorystycznie wygląda naprawdę super, nie? Mhm, ładnie. No nie, no podoba mi się. Ładnie wyglądasz w ogóle w spódniczkach, nie nosisz, nie nosisz ich w ogóle. Noszę spódniczki w wakacje, że zawsze spódniczki. Fajna jest ta spódniczka, gdyby nie to, że jest za duża. Jakby była idealnego rozmiaru, to chyba ja bym nawet wzięła, bo wygląda naprawdę spoko, nie? No. No, także tak się prezentuję. Jeszcze jest ta kurtka pikowana. Ona jest taka dość spora, mimo to, że to jest XS. No i czapka. Także outfit naprawdę wygląda spoko. Teraz jesteśmy w Zarze i outfit, który wybrałyśmy, jest ten, taki walentynkowy, także tematycznie. Tak się prezentuje. Jeśli chodzi o buty, to wybrałyśmy jakieś inne, bo tam nie było buty, więc po prostu wzięliśmy jakiekolwiek. Ale tak się prezentuje. Jest ciekawy, mi się osobiście podoba ten sweterek, to tak było. I ja bym się założyła te swoje pasy, żeby one były trochę bardziej wiecie, no, także wygląda to naprawdę spoko, tak walentynkowo, więc tematycznie. Ale te buty są tak wysokie, serio, ja lewą w historię. Obróć się bokiem. Co? Obróć się bokiem. To jest ogromne. Każdy chłopak w tym filmie. Tylko ja bym była poważną kobietą. Dzień dobry moi drodzy, jest już jakiś czas po, z racji, że ja aktualnie jestem na feriach na kilka dni we Włoszech i znalazłam chwilkę, żeby zmontować ten filmik, dlatego stwierdziłam, a nie mam dogranego zakończenia, więc stwierdziłam, że dogram go tutaj, widzicie mnie w takiej narciarskiej wersji. Także co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, czy takie coś wam się podobało, bo nie ukrywam, że takich filmików nie ma za często na moim kanale. Był jeden, pamiętam, też nagrywany kiedyś w galerii, jak wybierałyśmy z Martyną sobie outfity na zmianę. Tym razem mierzyłyśmy outfity, które były na manekinach. Dajcie znać, czy coś takiego wam się podoba, bo ja osobiście mam tak strasznie taką barierę w nagrywaniu w takich miejscach publicznych, więc może jeżeli będziecie chcieli więcej takich filmików, to jakoś się przełamie. Nie był też on, jak widzicie, też jakoś super długi, bo nagrywając ten filmik miałyśmy wrażenie, że mamy mega dużo materiału i w ogóle, a jak się teraz okazało, wyszło z tego chyba 8 minut, czy coś takiego. Także no, dajcie znać, czy po prostu w przyszłości będziecie chcieli więcej takich filmików lub jakieś inne filmiki z galerii, też z jakimiś outfitami, czy może jak my z Martyną sobie znowu wybieramy, czy coś takiego. Nie wiem, proponujcie. Co? Widzimy się już niedługo, do zobaczenia i cześć!